Witam serdecznie. Dzisiaj nam się tak gra ładnie układa i tak fajnie nam idzie ten Fight to Silence, że postanowiłem, że dalej pogramy, chociaż miałem robić... Oj, coś tu się mi... Miałem robić jakąś inną grę. Coś się, no jakieś sprzężenie zrobiło. No dobra, to zaczynajmy. Zaczęliśmy tradycyjnym, fantastycznym intrem do tej gry. Gra ma dużo plusów, ale też ma trochę minusów, bo za bardzo drewniana jest ta walka i niektóre takie rzeczy, te, które mają wpływać na niby trudność w grze, czyli przeciwności, które są i wyczerpanie, które jest w walce i nas blokuje, ale jest tego troszeczkę za dużo, za mało takiej fabuły. Generalnie powinno według mnie być troszeczkę gra dłuższa, ale bardziej inaczej sklecona. No ale dobra, jeszcze przed nami daleka droga. Ja tak sobie mówię, że za krótka. They confined me. Unnecessary strictures in my quest. Burdens on my thirst for scientific understanding. While consumed by the mind of the beast, it is impossible to recall what one has actually done. And what one has merely seen. I now recall images I do not understand. I am hunted, haunted by a face. It is all that I can recall. A face terrified and screaming. Was I a witness to some wrongdoing or the cause? But it could also be a trick, a false memory planted in my mind to prevent me from using them. I have seemingly remembered events that have not actually taken place, described them to others who tell me... In any case, inhabiting the beast's minds is now beyond me. No dobrze. Zaufanie nam wzrosło, niech tak będzie. Ale zobaczmy, jak wygląda obóz po ataku, bo nas nie było w tym czasie. Po drugie, musimy zobaczyć, czy mamy jakieś rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim... tarcicę nasyconą mamy zrobić. Bez tego nie możemy wbudować jednego z elementów. Jest. Możemy zrobić nasycona tarcica. No to dajmy, żeby się zrobiła. Nie. Tylko niech to zrobi nam Jim. O, właśnie. Ponadto, co my możemy jeszcze zrobić? Nasyconego drewna nam nie potrzeba. Groty strzał też nie. Czyli tutaj więcej nic nie zrobimy. No w ogóle to musimy tutaj podejść i tu musimy jeszcze trochę drewna dorzucić. Gdzie to drewno? Tu. Tylko musimy komuś innemu to zlecić. Wiki nie, bo Wiki z nami jedzie. To nie żłobi. Nieskażone drewno. No to niech to będzie. Raz, dwa, trzy, cztery. Niech tak zrobi. Ktoś musi to zrobić. Sztabki mamy tylko dwie, niestety. A, musimy wypakować w ogóle. Sztabki żelaza, dwie, o, to jeszcze dużo rzeczy trzeba zebrać, żeby mieć cztery. Miedziane groty strzał. Nie, zrobimy sobie po prostu strzały, musimy zrobić dziś. Miedziane groty strzał mamy, ale strzały musimy zrobić, bo... Niech te strzały będą. No właśnie. Trzy niech będą takie. Okej. I to będzie wszystko. Zobaczmy, co my możemy, bo mamy do zbudowania warsztat. I co my mamy... Nie, warsztat to my mamy. Potrzebne nam jest laboratorium.
O. Nasycona skóra jeszcze. Tego nie mamy. Czyli musimy się zająć nasyconą skórą. Nasycona skóra. Jej tam to było potrzeba, ale niech się tyle zrobi. Coś z tego wymyślimy potem. Okej. Okay. Mamy to zrobione. Bierzemy sobie Wiki do pomocy. Też ja wiem, czy ona nam potrzebna? Chyba tak. Musimy przede wszystkim wypakować to wszystko, co mamy, bo mamy za dużo rzeczy. Ile mamy tych... 4. Potrzebna nam 6. Musimy wziąć, no niestety, to jest to, co poprzednio. Żeby nie jeździć, musimy podjechać z powrotem. To jest takie właśnie techniczne sprawy. Musimy wypakować nasz zawartość. O, już są 4, widzicie? A, były. No co jest? Mogą być tak jeździć. Może są zwrotniejsze, jak są 4. Może szybsze przede wszystkim. Od tego zacznijmy. Chociaż 2 były wystarczające, nie wiem po co aż 4. No ale chyba zrezygnowano z tych koni. To więc... lepiej wygląda zaprzęg 4 wilki. No i teraz sobie zrobimy to, że to wszystko... Przede wszystkim to tak, nim wyruszymy na wyprawę, musimy mieć... A dlaczego nie mogę tworzyć? Aha, bo nie mam gdzie wrzucić. Musimy sobie zrobić... ognisko. Właśnie 4 mamy. O, ładnie. I tutaj 14 z grotami, to tych się możemy... częściowo, chociaż możemy sobie w coś innego postrzelać. No dobra, powinniśmy chyba teraz ognisko móc zrobić. Okej. Co ja wyrzuciłem? Daję, żeby to przeszło. Składuj w saniach. Aha. Skrytka w saniach. A tu skrytkę. Skrytka w azylu jest. No właśnie o to chodzi. To nie wiem do czego tam gdzieś przeszło. Gdzieś nie tam, gdzie potrzeba. To mi też niepotrzebne. 26 pochodni. Nie wiem po co. Podejrzewam, że nawet do końca nie będę ich używał. Chyba, żeby nagle wyskoczyło, że do jakiejś rzeczy będą potrzebne. Ale myślę, że to jest akurat zbędne. Na początkowym etapie było może potrzebne. Okej, tyle weźmiemy. Te zapalające niech będą. Tych... część bieżącego zdrowia. Dobra, mamy tego mało i tego mało, to niech będzie więcej. Chociaż chyba tych jest zrobionych więcej. To zrobimy tak, to weźmiemy. O. To sobie schowamy. I to... to też chyba 6 nam powinno wystarczyć. Najwyżej będziemy... wszystko? Wszystko. Dobra. Organizujemy wyprawę. Bierzemy Wiki znowu. Ekspert jest. No i dobrze, że jest ekspertem. Teleportujemy się.
No właśnie, gdzie nam będzie bliżej? Chyba stąd nam będzie bliżej podjechać. Teoretycznie. Dobra. Teoretycznie tak. Praktycznie zobaczymy w praniu, bo aż dwa tunele musimy przejechać. Nie tylko dwa tunele, bo tutaj jest stąd gorzej dojechać. Aj. No a gdzie są te? Sanie jakieś. Są. Bo na dole się gdzieś znajdziemy. No właśnie, tutaj nie próbowałem saniami jeździć jeszcze stąd. Właśnie, gdzie my tu żeśmy się znaleźli? W sytuacji... Chyba, że do góry mamy jechać teraz, tak? Tak jest. To tak, że musimy jechać do góry. Jeszcze tu nie jechałem tymi saniami i dlatego była pewna... No i widać, że to akurat wisi nad nami widmo i będą rzucane samochody. Co to jest w ogóle? Skąd to się wzięło? Myślę, że odpowiedź na te pytania powinniśmy otrzymać. Bez pędzenia, spokojnie. Powinniśmy otrzymać na zakończenie gry. Skąd ci zaćmienie wzięło? Kto je wywołał? Bo to już jest wiadomo, że to jest działalność człowieka. Mamy tutaj jakieś opisy, że jakaś grupa, Park Yellowstone, jakaś korporacja, ale nic więcej i bliżej. Proszę, jak ognisko rozpaliłem, to do tej pory się pali. To jest dziwne. Gdzie indziej gaśnie, a teraz nam tu się cały czas pali. Zbieranie wszystkiego dookoła zrobimy sobie potem później. Najpierw jedziemy, czyli trzeba rozpoznać tam teren. Jedziemy najpierw na trzeci bastion i na... Znaczy ci basen na końcu. Od nowa będziemy musieli walczyć z tymi wszystkimi, co tak walczyłem. Idziemy na trzeci bastion i na czwarty bastion. Na czwarty też węzeł sieci. W kierunku to nie do końca jestem przekonany. Żeśmy byli, to żeśmy wyczyścili, tylko jeszcze musimy podjechać. Tylko że tam wydawało się, że to jest gdzieś z tej strony tutaj. Ten azyl. Trochę nie za bardzo. Dobra, podejdziemy resztę. Na razie psy zostawimy. Jest. Będziemy musieli od nowa tutaj tych wszystkich pozałatwiać. Teraz się nam będzie otwierało. Tu, tu, albo nie, to już zrobione, to chyba raczej nie. Trzecie ze mnie sta na dole. Oh.
Zlikwiduj strażnika, czyli jednego tylko? Nie za dużo, ja. Tam coś leży. Tu coś w chałupce jest. Do tej chałupki też chyba tędy dalej można było dojechać. Zobaczymy, co to jest za zmiana. Zlikwiduj strażnika, żeby druzgot nam się strażnikiem nie okazał. Dlatego trzeba było tutaj zmienić te rzeczy. Chociaż chyba może jeszcze nie. Tu mamy... Tak jest. Jest ten bastion tutaj. Może monstra są. Jest druzgot. Nie wiem, jaskun. To, tego to już w ogóle nie wiem, co to jest. Dobra, idziemy oczyścić najpierw, a potem będziemy zbierać. Nie wiem, co jeszcze nam po drodze może wyskoczyć. Zrobiliśmy czwarty bastion. Piąty, szósty i po sprawie, jak gdyby powiedzieć. O, i chyba tutaj ta jest ta arka cała jakaś taka poniszczona i mi się wydaje, że chyba to jest celem. Chociaż gdzieś to jest tutaj do góry. Nad nami. A to ma być nie, to za daleko. To nie będzie to. No, ale jakiś punkt odniesienia jest. Wybaczcie, łyczka musiałem wziąć, takiego głośnego, bo to z buteleczki. Nie pomyślałem nawet, że tak głośno będzie. Okej, to co? Najpierw teraz, po całej walce, możemy zrobić jedną rzecz. Usuń z wyprawy. No, dałem, że usuń z wyprawy. Co jest?
Nie ma jej. Chwilowo teraz już niepotrzebna, to po co mają narażać na jakieś dodatkowe rzeczy? Co to my żeśmy zrobili? Dygocące trzewia. To było wam potrzebne do czegoś. No, to znaczy, że takich będzie więcej, ale nie był taki bardzo straszny, jakbym powiedział. Można było z tym przeżyć. Dobra, teraz zobaczmy ekwipunek. 10, czyli te dwa możemy sobie tam dołożyć. I nam się trochę zmniejszyło wszystkiego. Ok, leczyć się nie będziemy, bo na razie nie masz czego. Idziemy na górę, bo ty w każdym czymś takim... A, to są jakieś strzały, to zabierajmy te wszystkie. Zapalające, wybuchowe, coś tu jest jeszcze, to od razu to weźmy. Kryształ przywoływania, bardzo fajnie. Do góry powinien być safe. Przynajmniej w każdym był. Czyli jeżeli tu jest safe, to też coś fajnego może znajdziemy w safe. No drewno to ja wiem, ale potem... Kryształy przywoływania, no nie ma w ogóle innych tych, no ale dobra, no. Bierzemy to, co jest. Musimy to wszystko... Więcej nic się nie zmieści, dobra. Wszystko przerzucamy do siebie. Z uwagi na to, że... Odtąd zaczynamy. Wolę mieć wszystko w jednym miejscu, niż potem szukać po... dziwnych miejscach. Tyle strzał nam jest niepotrzebne. I te... są zapalające, tak? Zapalających nam aż tyle też niepotrzebne. Myślę, że na razie nie będą w ogóle nam potrzebne. Niech one sobie tam leżą i czekają na przywołanie wilczków. Dobra, może być. Bierzmy resztę. Posiłków mamy. Coś musimy zjeść. Ale możemy resztę przerzucić. Oj, tyle nam jest niepotrzeba. Przywoływania 6, jak mamy, to i tak za dużo. No ale 6, 1 czy 1, to i tak nam jeden slot zajmuje, to więc nie ma znaczenia. No i weźmy resztę. Przednio mogłem jeszcze zrobić to, że mogłem tutaj w tym sejfie chować jakieś rzeczy. Na przykład chowałem sobie tę broń na pierwszym, drugim poziomie, która mi jest niepotrzebna. Wyciągałem ją tutaj z tej skrytki azylu, ale teraz nie można tego zrobić. No to jest takie... Wszystko. Wszystko. I tutaj też żeśmy wszystko wyciągnęli. Może jakby zapełnimy, to będzie można coś tam chować, ale teraz nie można. Poprzednio, powiem szczerze, było można. Dobra, teraz musimy to przeszukać wszystko, dlatego będzie nas rzucać. Dlatego troszeczkę sobie pobiegamy. I dlatego też odprawiłem dziewczynę, bo nie potrzeba, żeby nam tutaj gdzieś chodziła. Dobra. Tu nic nie ma. Tam jest coś do góry. Najpierw pozałatwiajmy to wszystko, co tu jest. Ruda miedzi. No już się myślałem, że ruda żelaza. Czekam na tą rudę żelaza, jak i tutaj dwukropek. Resztę sobie dopowiedzcie. Bo faktycznie czekam. O, to jest jakieś dalsze coś podejście wyżej.
czy gdzieś tu można przejść? Aha, dookoła jest tutaj jakieś tego. O, to sobie zrobimy tą rundeczkę, ale najpierw zrobimy to wszystko, co jest w pobliżu. Tak zimno. Myślałem, że tak zimno to tutaj nie jest. Jak widać, mamy tutaj pełno rzeczy. To fajnie, bo są gdzieś, ale nie tutaj. Słońce zachodzi. Otworzymy skrzyteczkę, czy ktoś wyskoczy nas na nas. No i poznaliśmy nowego wroga. Myślałem w pierwszym momencie, że to ten mocniejszy. Okazał się trochę słabszy. Całe jego szczęście i nasze. Szybko się noc zrobi. I to taka noc. Jak widzicie, jest pełno rzeczy do zebrania. Muszę pilnować, żebyśmy nie pomarzli. Nie wiadomo, w którym kierunku iść, żeby to wszystko zbierać. Szarpacz na dwa strzały. No, trzeba powiedzieć, że tutaj dosyć trochę, jak widać, jest pełno rzeczy, ale chwilę to potrwa, żebyśmy to wszystko znaleźli. A mrozik nam zaczyna od minus 6. No i tu jest ten przyjaciel, którego żeśmy ładnie pokonali. Co mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Do góry. I za chwilę będziemy pełni. Dobrze, ale eliminujemy, żeby wszystko, co jest w pobliżu, żeby... Wiem, że tu chyba powinno być przejście na dół. Ale my w tym kierunku już nie mamy. Nic nie mamy, tylko mamy tutaj. I tu mamy chyba, żeby się gdzie zatrzymać nawet. Czy też jest dobrze. My sobie posiedzimy. No i będą 4 godzinki. Zobaczymy, ile nam tutaj zabierze. 19 stopni. To jest bardzo kiepsko. No będziemy sobie jeszcze 2. No i super. Popatrzmy, co jest w pobliżu. Tu mamy 2 skrzynie. Jest za dużo rzeczy, no właśnie. Wszystkiego jest za dużo, a nic nie możemy ubrać. Zjeść możemy, ale to też nam nic nie daje, bo tylko jedno zjemy. Tak, zjemy 2.
Niepotrzebnie, musimy też oszczędzać na wszystkim. Popatrzmy, jak to wygląda. Tam jest jedna rzecz, tu jest jedna rzecz, a tam mamy ten. Dobra, to idziemy to zanieść i wrócimy to z powrotem i będziemy się w dół przynosić. No taki odcineczek, dlatego mówię, że gra jest taka bardziej dla samotników, nie do pokazywania, dlatego zacząłem troszeczkę skrócać, czyli miejsca, kiedy coś już przygotować tego wszystkiego, to robię to bez waszego udziału, po to, żeby troszeczkę podkręcić tempo gry. Wszystko chyba tak. To resztę możemy sobie zostawić. No i idziemy dalej szukać tego wszystkiego dóbr, które są tutaj do panowania. Bo taka jest kolej rzeczy, żeśmy zrobili fajne wejście. To musimy teraz zrobić przeszukanie całego terenu. Potem sobie wrócimy. Zobaczmy, do góry nic już nie ma. Też tam jest ten teren do obiegnięcia, trzeba będzie tam przejść. No. Tu jest z powrotem skrzynia. Przecież myśmy ją przed chwilą chyba brali. Albo został jeden element. Tak jest. Został jeden element. Nie mogliśmy tego wziąć. Tu wydaje się być wszystko wyczyszczone. Tu jest to przejście dookoła. Czy jestem na tej wysokości? Tak, tu jest to przejście. A nie, jestem dalej, to czyli nie tędy, tutaj nie będzie chyba. Coś tu leży, ale to nie jest to przejście. Że tutaj można przejść. Dobrze, zejdziemy do piesków, sobie podjedziemy. Z pieskami chyba bardziej na dół by się przydało pojechać. Czy tutaj byśmy coś jeszcze zostawili? To jest na dole, tu do góry nic nie ma. Aż. Się do sanek będziemy zbliżali. Także jak tu wszystko wyczyścimy, zostaje nam jeden kierunek. Północ, północ. Już dążenie do zrobienia.
mogę teraz nic zrobić, bo będzie rzucało. Zobaczmy, co my możemy ten... No pełno, popatrzcie się, ile tu jest rzeczy. To wszystko jest do zebrania. Ja, żeby nie przedłużać, to ja sobie to pozbieram później. Tak w wolnej chwili, jak gdybym powiedział, bo tu mamy chyba jeszcze jeden ten do odzyskania. Jeszcze jeden. No idzie ten, zamieć idzie na nas. Zrobimy sobie taki patent, że jak idzie zamyć, jedźcie, kurde, stanę. No widzicie, i to stoi ten, i tak to można ten jeździć. Nie no, kurde, przecież to mnie zabije zaraz. To są jaja po prostu, to jest specjalnie zrobione, psy stoją, nie jadą. Chociaż mogą. Poczekamy aż na... No trochę to kłamie, bo pisze całe bieżące, ale to nie jest całe bieżące, bo to dojdzie do pewnego momentu, a do końca on mi tego nie zrobi, jak potrzeba. Więc całe bieżące nie jest. Oszukują. Jak zawsze, na wszystkim. A to ma być tylko fragment. No i będzie tak rzucić, żeby tu stał. Aż dopóki kula śnieżna nie przejdzie. No i tu mamy druzgota. No druzgota z wiki musimy wziąć, ale to sobie pójdziemy stąd i wyjedziemy sobie na druzgota. Tutaj mamy do załatwienia też jednego baranka, czyli skradacza. No i tu są, w tym miejscu jest, to jest taka siatka i tu jest skradacz. I właśnie jest taka akcja, że jest w górę leci skradacz i miałem słabą broń. Zresztą chyba to jest nagrane, to zresztą widać. Dobra, i co? Pojadę w końcu tymi saniami, czy jak będę chciał wsiąść, dalej będzie mnie waliło? No, właśnie to jest to. Wali. We mnie. Wszystko tylko nie to, żebym ja mógł pojechać. No, to tak jest. Musimy tu stać 3 dni, aż się cała kulka wszystko pójdzie z tego. Przez strop może przeleci. Tak jest, przez stropy przylatuje teraz już. Bomba atomowa. No i znowu podejdziemy i znowu, tak, już nawet nie podejdziemy, już atakuje w miejsca, w którym byliśmy. Czyli co? Jedno tendencyjne podejście do wszystkiego. No już zniknął ten jeden samochód. Co jest? Nie chcę iść. Nic z tego nie będzie, widzę, że... To się zbiesiły i nie zejdą. No to zejdziemy inaczej. Pójdziemy na dół. Górę sobie już podarujemy. Tam żeśmy wszystko obstawili. Kontenerowiec tu spadł i wysypało się z niego wszystko.
coś trochę za dużo tego życia tracę. To jest chyba takie bezpośrednie wejście, bez tych dodatkowych pól. Tam coś jest. I tu coś jest, i tam coś jest. Czyli chodźmy tu trochę tędy. Troszkę tędy, troszkę tędy. Co tutaj jest takiego? Coś tam jest. Tam też coś jest. Czy jakieś inne podejście jest? A, tędy. Już za chwilę nie będę miał gdzie tego pakować. Samolot. To sobie zróbmy. To sobie zjedzmy. No. Widzieliście to? Próbuję coś zrobić, a on mi daje dobre rady do tego, co akurat chcę zrobić. Oj Boże. Szybko w czas. Nie, tutaj nie chcemy iść tędy, bo to jest nie tędy droga. Tu jest wejście na górę. Ja nie chcę wchodzić na górę, chcę zejść na dół. Na dół, na dole sobie zawołamy nasze pieski. I będzie dobrze. Musimy się tylko gdzieś schować, bo chyba nas zaraz zamieć i zimno dopadnie. Zimno już nas dopada. Musimy szybciuteńko gdzieś na dół zejść. To jest druzgot chyba. Coś wielkiego jest w każdym razie. Spróbujmy, bo może to jest ten sam mamot, co był tam. A jak nie, to zginiemy najwyżej. No cóż się mówi. Mówi się trudno. Druzgot, niestety.
I druzgot zdruzgotany. Tylko co z tego, jak ja po prostu zaraz chyba padnę? Z zimna. Musimy tu szybko rozpalić ognisko. Co, zabiło mnie? Druzgota mogę wziąć jeszcze? Chyba mnie zaraz wszystko pozabija. No tak, już mnie tutaj wykańcza to. Zobaczmy, czy możemy ognisko stworzyć. Możemy. Dobra, teraz jedną rzeczą. Czy mamy gdzieś w pobliżu? No trochę daleko mamy tą Hawirę jedną lub drugą. Więc nie dojdziemy na pewno. Ale tu mamy takie miejsce osłonięte. To spróbujmy. Czy coś się da z tym zrobić? Chociaż tyle, kurde, żebyśmy jakoś przeżyli. Let me see. I can unlock it. And yes, I can move it. Co tam jest? No nie wiem, czy będę miał miejsce, żeby to wziąć. O, akurat miałem. No to te strzałki sobie załóżmy, bo przecież nie mamy w ogóle żadnych. No to był błąd zrobiony z mojej strony. Tą jedną trzeba było jeszcze wziąć. Nic nie da. Coś mnie słyszy, ale nie wiem co. Coś jest? I tam coś jest, i tu coś jest, i tak wszędzie coś jest, tylko że ja już nie mam w ogóle... Ale ja zrobię jeden patent, wiecie? I to będzie dobra sprawa. Przywołamy sobie nasze wilczki.
Nasze wilki mają wszystko. Czego? One nie mają nic. Ale patent. Myślałem, wypakowane. O. To błąd z mojej strony. Największy błąd z mojej strony. Nie wiedziałem, że już nic nie mamy. Dobra, będziemy szli dopóki... Jak poprzednio, nie padniemy. No. Zbadaj. Jest. Tam coś musi być ciekawego, bo tutaj... Taki koks to musiał czegoś pilnować. Wasze wycie to mnie też tutaj trochę kosztuje i denerwuje. Czy może tutaj coś być ciekawego? Zobaczyć. Drewno na po wszystko jest za mało, nie możemy rozpalić ogniska. Jakże się wyziębimy. Jesteśmy na takim etapie, że chcę zebrać wszystko. No mamy drewno jakieś. No to pojedyncze sztuki. Nie mamy tego drewna, zobaczmy. 9, za mało. No taki kamikadze się zrobiliśmy lekki. My tu nic nie zdziałamy w ogóle. Jedzenie tutaj leży, ale no, chcę pozbierać, żeby już tutaj wszystko zostało w większości sprzątnięte. Żeby nie wracać tutaj do rzeczy, które są niepotrzebne. Co z tego, że mamy tu chałupkę? Jak jest jeden problem, nie mamy po prostu. Trzeba będzie tutaj dostać do góry. Są ciekawe rzeczy z tego, co widzę. I być może tędy można się dostać. Zobacz, polecę tędy, zobaczę. Jak się da tu wejść, to trzeba, bo może będzie drewno. I wtedy się uleczymy. Strzały, nie, drewno. Nie ma drewna. Sześć, jest drewno. Ratowaliśmy się. Dziwnym trafem,
Ale żeśmy się uratowali. A będziemy spać 8 godzin, a dlaczegoż by nie? Chwileczka przestała działać. 8 godzin, a ten dalej gada. Dobre jest. Ale patent przeszukaj. Można wyjść. Myślałem, że wejść można było, ale wyjść nie da rady. Ale nie jest tak źle. Tam to sobie później pomyślę, jak tam się dostać, bo to jest coś z góry, trzeba zeskoczyć. A ja chciałbym jeszcze tutaj zrobić jedną rzecz, bo już mamy tylko 2 minutki. Tak trzymam się bardzo zasadniczo. O, jedno jedzenie mogliśmy zjeść, bo trochę coś mamy wszystkiego za mało. To też sobie schowajmy. No, co jest? Nie mogę schować, ale za dużo po prostu. No to są błędy, niestety. Tu się nie da. A gdzie tu jest jeszcze właśnie jeden? Tu jest zaznaczony, ale... Do góry gdzieś. O, czyli pominąłem coś. Okej, to jedziemy. Są rzeczy. Jak już tu jestem, to chcę pozbierać wszystko. Cały czas tak się tłumaczę. Chcę to, no, chyba jest wiadomą sytuacją, że tak trzeba zrobić. Że trzeba to wszystko zebrać. Bo to są podstawowe rzeczy, które są potem potrzebne, żeby rozbudować azyl i stworzyć jakieś rzeczy. A podejrzewam, żeby pójść dalej, no widzieliście, no druzgo do tej pory był najgorszy i dałem z nim radę, ale w jakim kosztem, a niech się takie 2 trafią, jestem bez szans. Nawet jak sobie wezmę jedną osobę do pomocy. Najlepsza jest Wiki, bo słabo się leczy, ale bardzo dobrze walczy. No to trzeba brać pod uwagę, że mamy walczyć i w dystansie i w zwarciu. No cóż. Godzina minęła. Ja myślę, że jest jedną rzeczą. Słuchajcie, kochani. Tu się pożegnamy w tych zimowych, pięknych klimatach. Zatrzymaj się. Pięknie to wygląda. My się tutaj pożegnamy. Ja sobie spokojnie dojadę do azylu. Co będzie jeszcze do zebrania po drodze, to zbiorę. I spotkamy się, że wystartujemy w azylu. Będziemy zaczynać kolejną opowieść. Będziemy... No cóż... To sobie wszystko wyczepię, tak to brzydko mówię, wyczepię. Wszystko muszę przejrzeć, no bo to są rzeczy do zrobienia i pójdziemy wspólnie. Tu jest druzgot, bo to wiem. I tu jest też druzgot, także mamy 2 druzgoty do załatwienia i potem idziemy w tym kierunku. I tu już nie będzie, tu już nie będzie bajka, tu już będzie trochę trudno. Ale spotkamy się i zobaczymy. Dziękuję bardzo za wspólny spędzony czas i zapraszam na kolejne odcinki tej serii. A jeżeli wam podoba się mój kanał i w sposób, w jaki prowadzę gry, zapraszam na inne gry, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do pisania komentarzy, które mi pomogą, jak rozwijać kanał. Dziękuję bardzo.